Dzień dobry ludziska, moi drodzy, witajcie. Mamy nowe informacje na temat nowej gry od Yoshiego. Bardzo serdecznie was zachęcam do obejrzenia odcinka. Pamiętajcie, co 50 łapek rozdaje dodatkowe pety, więc łapkujcie, napiszcie swoje nick z Robloxa, a ja wam pokażę wszystkie jakie przecieki, jakie są do tej pory. Będę, mam nadzieję, miał okazję potestować jeszcze sobie tę gierkę. No i słuchajcie, zaczynamy. Mam nadzieję, że wiecie co nieco o tej grze już, a jak nie, to was uświadomię. Więc zacznijmy od tego mega fajnego filmiku, słuchajcie, który jest może gifem, może animacją tego, jak będzie wyglądał ten świat. Naprawdę mega fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o ten króciutki 14-sekundowy filmik. Słuchajcie, mamy super pety, bardzo ładne. Myślę, że w miarę, jakby to powiedzieć, słuchajcie, może podobne nie, ale wizualnie moim zdaniem są na takim poziomie, jak i nawet nie lepszym niż Pet Simulator X, więc całkiem fajnie to wygląda. Mamy też mało fajną animację spadających liści z kwiatów wiśni, sakura, tak te drzewa się nazywają, bo to niewątpliwie nawiązanie do japońskiego wystroju z tego co widzę. Ale to oczywiście nie wszystko, co chcę wam pokazać, bo mamy więcej przecieków, więcej petów. Niestety nie wiem, co to za tryb będzie, czy to będzie clicker, czy może jakiś inny, ale jak się dowiem, to oczywiście wam powiem. Chyba, że wy wiecie, to napiszcie w komentarzu. Proszę bardzo, tu mamy kolejnego pecika, który prawdopodobnie będzie dostępny dla was na start. Jest to Husky z Iglo. Ja uwielbiam psy Husky, bo sam mam, posiadałem wcześniej i teraz mam też również pieskie Husky. Więc akurat jestem wielkim zwolennikiem i fanem tych piesków, więc dla mnie mega sprawa, fajnie to wygląda. Tu mamy, słuchajcie, koszulki. Puzonik i Yoshi prezentują je, modele, w sumie Puzonik jako model. Te koszulki możecie dostać na grupie, kupując za kilkanaście robuxów na grupie Yoshiego. Ta grupa to Yomao Games, ja już do niej dołączyłem, więc zobaczcie, tu są te wszystkie rzeczy na sprzedaż, więc zapraszam również i do tej grupy. Niektórzy youtuberzy już testowali gierkę, te tryby. Słuchajcie, troszkę widzę, może to nawiązanie do symulatora, kurka, jak on się, balun simulatora, może, słuchajcie. Mamy wszystkich youtuberów, dajcie znać, których youtuberów tutaj poznajecie. A tutaj mamy model kotka i królika, się podmieniły, nie zwracajcie uwagi, czyli modele się podmieniły, ale tak wyglądają te peciki, które będziemy mieli. Zobaczymy, czy będzie tutaj opcja do przekształcania ich w rainbow i złote, bo większość trybów już takie coś posiada. A tu mamy przyciski, które będą dostępne w trybie. Oczywiście to się jeszcze może zmienić wraz z rozwojem gry, pracą nad tą grą. Ciekawe, słuchajcie. Tu są chyba rebirthy, tak? Odrodzenia, tak mi się wydaje. Zapraszam was również na Twittera od właśnie tej grupy twórców, którą założył Yoshi, które tworzą gry od Yoshiego. Jakie pomysły na animację skoku? Zobaczmy tutaj, słuchajcie, animacja skoku, czyli tu będziemy skakać. Ciekawe, czyżby to będzie jakieś nawiązanie do... Jak myślicie? Do Bloom Simulatora balonikowego? To tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dajcie znać, co myślicie o tym trybie i czy na pewno... Myślę, że na pewno sprawdzicie, nawet nie będę pytał. Myślę, że warto. Ja na pewno też będę grał w ten tryb. Także, moi drodzy, bardzo dziękuję wam za uwagę. Rozdam jeszcze parę pecików, także zostańcie ze mną. Pamiętajcie, co 50 łapek rozdaje kolejne. No to co, damy Przemuśkowi w takim razie. Proszę bardzo, parę osób dostanie. Damy kolejnej osobie. I kolejnej. A ja wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Bądźcie zdrowi.